Znajdujemy się właśnie w Targanicach, w Szkółce Krzewów Ozdobnych pana Eryka Stusa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Kwiecień, piękna pogoda. Co teraz można robić w ogrodzie, co można sadzić? Mamy taki typowy kwiecień, plecień w tym roku, że jest i ciepło jak w lecie, i jest zimno prawie jak w zimie, bo nawet jeszcze przymrozki teraz zapowiadają, ale teraz póki jest takie słońce, jest ciepło, no trzeba ten czas wykorzystać, żeby coś w ogrodzie zrobić. Na pewno można, praktycznie można wszystko robić w ogrodzie teraz już, sadzić różne rośliny, dużo roślin przycinać. Tu akurat odsyłam do naszego Facebooka, gdzie udzielamy takich rad i mówimy, które rośliny faktycznie można, z którymi lepiej troszkę poczekać jeszcze z przycinaniem. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku. Mhm. Tak, tam dużo teraz porad cały czas publikujemy. A jakie są najpopularniejsze rośliny, które teraz ludzie jakby sadzą? Teraz jest na przykład do końca kwietnia jeszcze bardzo dobry czas, żeby przekopywać wszystkie rośliny z gruntu. Są to przeważnie większe egzemplarze tui, mamy też brzozy, różne odmiany płaczące i fastigiaty, też taką fajną, wąską brzozę, też bardzo ją polecam. I to jest właśnie czas, który się kończy niedługo, za 2 tygodnie, dlatego warto każdy taki dzień słoneczny wykorzystać, żeby nawet przyjechać do nas na szkółkę, zobaczyć sobie, co mamy. Świerki mamy srebrne, lipy z gruntu duże, graby takie kolumnowe, też bardzo fajne. I to jest taki jakby pilny czas, taki no, pilna sprawa, którą trzeba w ciągu 2 najbliższych tygodni jakby zakończyć, czyli przesadzanie drzew z gruntu, a wszystko, co jest w doniczkach, to oczywiście możemy już, tam od marca nawet już wysadzamy, aż przez wszystkie te miesiące, aż do zimy. Tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań, możemy wszystko sadzić teraz w kwietniu, korzystając z tego, że jest dużo wilgoci w glebie, że jeszcze te deszcze cały czas teraz są zapowiadane i one to fajnie tam nam podleją przy okazji. Także tutaj, co mogę jeszcze polecić, jakby u nas pierwszy raz w tym roku mamy większy wybór takich drzewek owocowych, ale w donicach, które są ukorzenione i jest to taki materiał dosyć fajny, drzewa, krzewy owocowe. No i dużo jest też, tak jak widać za naszymi plecami, szczepionych drzew ozdobnych i takich różnych form kulistych i takich kolumnowych. Także tutaj jest bardzo duży wybór i ten wybór jakby jest cały czas się rozszerza na tej porze. No cóż, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was tutaj właśnie do Targanic, do Szkółki Krzewów Ozdobnych pana Eryka Stusa. Na miejscu na pewno otrzymacie też fachową poradę. Tak, oczywiście. Bardzo serdecznie zapraszam i jeszcze raz apeluję, żeby korzystać z ładnej pogody, bo ten kwiecień to jest taki faktycznie kwiecień, plecień, ale póki jest słońce, póki jest ciepło, przyjemnie się sadzi.